Po skończeniu studiów, jak zamieszkałem w Nowej Hucie, zacząłem malować takimi farbami bardzo ostrymi, lakierami nitro. W pewnym momencie ja tam w tę płytę taką dźgnąłem nożem. Tam zacząłem robić już nie kolorystyczny obiekt, ale właśnie bardziej monochromatyczny. Wydało mi się, że to jest coś bardziej odpowiadającego temu, co ja odczuwam. Przytknąłem płomyk zapałki. Ta porżnięta przeze mnie płyta, po niej wędruje płomień ognia. Kształtuje właściwie już nie płaską powierzchnię, prawda, ale żłobi w niej. I potem mogłem to zamalować. Dowiedziałem się, co to jest struktura. To był początek moich tych, prawda, doświadczeń. Po pewnym czasie przygotowałem sobie pracę na papierze. Już nie takie żłobienie, tylko na płaszczyźnie, akwarele i papier. Dokonywałem właściwie jakby takiej przemieszczania się tej farby z miejsca na miejsce, prawda? Czyli właściwie także powstawał obraz, który się wyłaniał właściwie jakby tak też samoczynnie, prawda? Czyli nie ja byłem tym twórcą, prawda? Tylko sama przyroda. Kiedyś w nocy, lampa naftowa z tym szkiełkiem, postawiłem ją sobie na stole, prysnąłem chyba wodą, także szkiełko tej lampy rozprysło się, prawda, i kawałek tego szkiełka włożyłem na chwilę do wody i przeniosłem nad płomień tej lampy już pozbawionej tego szkiełka. I zobaczyłem, że tam ten płomień się tak wydłuża i ten dymek przylepia się do tego szkiełka. Patrzę, a tam wszystko się rusza, molekuły tego kopcia. Zachwyciłem się tym, co zobaczyłem, jak co tam się pojawiło. To, co powstaje, właściwie jest konsekwentne, jest wynikające z sił natury. Doceniam malarstwo przedstawieniowe, ale uważam, że nasza wyobraźnia też jest bardzo ważna. Ja w tej chwili na przykład mam wizję, jak zamknę oczy, bardziej się czuję, że jestem muzykiem niż plastykiem. Właśnie muzyka dostarcza mi możliwości właściwie kreowania wizji. Biorę instrument i gram tak jakby nie gram z nut, nie na tego, tylko gram, improwizuję. Obarzanki sprzedaję od 29 lat i cały czas w tym samym miejscu na Placu Centralnym. Wybrałam Plac Centralny, bo to było najciekawsze miejsce moim zdaniem. I byłam jedyną osobą, która te obwarzanki sprzedawała. Proszę bardzo. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję. Lubię kontakt z ludźmi. Prawie wszystkich znam tutaj na Placu Centralnym. Mam mnóstwo znajomych takich, którzy przychodzą niekoniecznie po to, żeby kupić obwarzanka, ale zwyczajnie porozmawiać o problemach, zwierzyć się. A jak się pani czuje, pani Jaciu? Dobrze pani wygląda? Panie Krzechtrat, ja się źle czuję. Teraz idę po krople na oczy, mam mieć operowane oko, ja mam mieć operowane w styczniu. No ale jak będzie lepiej, to... Wie pani co? Czy lepiej, czy nie lepiej, wszystko jemu trzeba iść. Dzień dobry. Tego znakiem poproszę, albo dlatego jakiegoś innego, byle nie solu. Dziękuję bardzo. Już któreś tam pokolenie z rzędu kupuje u mnie obwarzanki. Mam już takich klientów, którzy są w tej chwili dorośli, a kiedyś przychodzili jako małe dzieci, przyjeżdżali w wózeczkach jeszcze z mamusiami. Także to wszystko jest bardzo fajne, bardzo miłe. No Mareczku, no dzień dobry. Co słychać? No nic, no leci, jak tam? A jak u ciebie? No jak zwykle. Jak w szlachetnym zdrowie? No, różnie powiem ci, różnie. Miałam grypę, wiesz? Jesteśmy związani od 99 roku z tą dzielnicą. Tutaj tworzymy, gramy próby. Generalnie staramy się odczarować negatywny wizerunek Nowej Huty w świecie, w Polsce i gdzie tylko się da. W tym roku zespół WHE wydał płytę Merry Crisis and Happy New Fear, na której możemy usłyszeć 14 kompozycji o zdecydowanie gitarowej stylistyce. Czasami wszystkiego mam już dosyć, według zasad poprawnie żyć nie umiem.
teksty traktują o kryzysie oraz o sytuacji, w której znaleźliśmy się. Jest coraz mniej imprez kulturalnych, coraz mniej ludzi chodzi na koncerty, płyty się nie sprzedają i generalnie mamy upadek rynku fonograficznego i tak zwanego show biznesu w naszym kraju. Chcemy rozpocząć dyskusję na temat upadku rynku fonograficznego w Polsce, czyli dlaczego płyty są takie drogie. Zespół WHE nie jest przeciwnikiem ściągania MP3 z sieci. Jeżeli pobrałeś nielegalnie pliki z sieci, podoba Ci się zespół, jeżeli ten zespół przyjeżdża do Twojego miasta, idź kup bilet na koncert. Generalnie w myśl naszego hasła zarabiasz, to daj zarobić. Ja dziękuję, co Ty na to...